Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Dosyć ciemno jest, bo jest godzina, nie wiem czy wiecie, już Wam mówię, która jest godzina i zaraz Wam powiem, co ja tu robię. Jest, nie wiem, czy to dobrze widać teraz. Otworzę. Dokładnie jest 22:50. Za 10:11. A ja wyskoczyłem jeszcze z żonką na spacer i z pieskiem. Powiem Wam dlaczego. Jednak po tym wszystkim, po tym kiedy chciałem i cały czas chcę udowodnić wyższość naturalnej kulturystyki nad kulturystyką, nad kulturystyką ze środkami dopingującymi. Jednak czuję delikatny stres przed pokazaniem tej formy ostatecznej. Chciałbym wypaść jak najlepiej i nie chcę zawieść swoich widzów, swoich fanów, których mam. Tutaj chciałbym z góry bardzo już podziękować. Zostało ponad tydzień czasu do pokazania tej mojej finałowej formy i już z góry chciałbym bardzo podziękować tym ludziom, którzy mnie wspierają, tym, którzy do mnie piszą, mówią: Patryk, nie poddawaj się, zrób formę najlepszą i pokaż tym wszystkim napinaczom, przede wszystkim tym cipeczkom, które prowadzą kanały o środkach dopingujących, którzy się ze mnie śmieli, którzy mnie wyśmiewali, żeby im pokazać, co znaczy prawdziwa sylwetka, co znaczy sylwetka, która została zbudowana przez lata, co znaczą mięśnie, które zostały zbudowane przez lata bez używania środków dopingujących. I to za wszelką cenę będę się starał udowodnić, jak pokierować własnym ciałem przez kilkanaście lat, żeby zbudować niesamowitą sylwetkę, która moim zdaniem jest wystarczająca do tego, żeby być siebie zadowolonym i wcale nie trzeba być przerośniętą betoniarą, żeby coś osiągnąć w życiu. Też bardzo chciałbym tym, co pokażę, tą sylwetką, zmienić troszeczkę tą scenę kulturystyki. Może się uda. Jeżeli chodzi o małe kroczki, ja wiem, że tego od razu się nie zmieni, ale jeżeli chodzi o małe kroczki, to możliwe, że będziemy mogli to zmienić. A więc pojawi się może następny taki ktoś jak ja, później następny, paru takich ludzi, paru takich youtuberów. Dlatego ja bardzo wspieram takich youtuberów, którzy otwierają takie kanały jak mój i którzy też propagują naturalną kulturystykę. Nie wiem, czy zauważyliście, ostatnio na live'ie to mówiłem, że za każdym razem, jak tylko widzę, że ludzie, którzy trenują naturalnie, są wyśmiewani przez betoniarki na Facebooku, ja od razu wkraczam do akcji, nie wiem, czy widzieliście to kilkakrotnie, i walczę z tamtymi ludźmi. Dlatego też chciałbym to z tą sylwetką, dlatego mam też troszeczkę stres, nie powiem, bo to jest jednak taka trochę stresowa sytuacja dla mnie, żeby zrobić tą sylwetkę jak najlepszą i żeby ci ludzie, którzy się przede wszystkim wyśmiewają, bo ja nie mam nic do ludzi, którzy biorą środki dopingujące i nie okłamują, ale mam coś do tych ludzi, którzy wyśmiewają się z ludzi, którzy ćwiczą naturalnie. I chciałbym, żeby raz na zawsze oni zamknęli mordy i trzymali te mordy przy ziemi i żeby oni przyznali to, że kulturystyka naturalna jest nad kulturystyką która jest na środkach dopingujących. Przede wszystkim to. I jeżeli oni to uznają, tą wyższość kulturystyki naturalnej, to możliwe, że to wszystko troszeczkę się pozmienia. Więc dużo młodych ludzi to na pewno ustrzeże przed przyjmowaniem środków dopingujących, ponieważ oni już będą wiedzieć, nie tylko ode mnie, ale też od swoich rówieśników, od ludzi, którzy oglądali moje materiały, może od innych youtuberów, którzy się pojawią z kanałami o podobnej tematyce jak mój. Oni będą
wiedzieć ci młodzi adepci kulturystyki, że nie warto jest skorzystać ze środków dopingujących, że sylwetkę taką, którą ja dysponuję, można zrobić w sposób naturalny. Ja później też mam nadzieję, że zrobię jakiś konkurs. Będziemy tą moją sylwetkę porównywać do zawodników pro. Wiem, że będę wypadał troszeczkę gorzej od nich, jeżeli chodzi o masę, o wielkość, ale zobaczymy. O, zobaczcie, jakie moja żona ma zgrabne nogi. Muszę wam to pokazać. Aluś, ale ty jesteś śliczna. Ale moja żona jest fit, zobaczcie. Fit żonka. Wracając do tego, co będę się starał pokazać. Będę się starał pokazać, że wcale tak za bardzo nie odstaję, jeżeli chodzi o docięcie. Jeżeli chodzi o proporcje, prawdopodobnie będę jeszcze lepszy niż ci ludzie z ekstremalnej kulturystyki, ponieważ oni mają bebzony powywalane. Tu nie można mówić o żadnej proporcji, jeżeli patrzymy na ich sylwetkę. Także jeszcze raz chciałbym z góry podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają i dążyć do celu, nie do tej soboty, ale do następnej soboty, kiedy będę miał sesję zdjęciową. Już mam zamówionego fotografa i będziemy robić zdjęcia profesjonalne. Pokażę wam te moje sutki z bliska, gdzie niby rzekoma ginekomastia była wycinana. Tak, pokażę to wszędzie. Te zdjęcia będą widnieć wszędzie. I mam nadzieję, że kanał mój się rozrośnie bardzo mocno. I zachęcam was wszystkich, którzy mają taki sam pogląd jak mój, żebyście otwierali podobne kanały. Ja was będę na 100% wspierał. I też to będzie pewna przestroga dla firm suplementacyjnych, żeby nie wspierać tych ekstremalnych zawodników, którzy są tak zwanymi betoniarkami, bo to nie przynosi im żadnej chwały. Dziękuję wam wszystkim. Na razie. Cześć. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Czekajcie na moją formę.